Cześć, witajcie w kolejnym filmiku i jak widzicie po tytule powracam do filmików z książką miesiąca. Ja wiem, że wiele miesięcy upłynęło bez tego typu filmików, wiem, że dopytywałyście się o te właśnie filmiki, więc powracam. Powracam z książką, którą chcę Wam bardzo serdecznie polecić, a jest to książka Christine Hanach Słowik. Ja tę książkę zauważyłam, a w zasadzie zwrócili mi uwagę na nią moi czytelnicy, którzy bardzo często o nią pytali, więc zastanawiałam się, co to jest za książka, przeczytałam z tyłu opis i pomyślałam sobie, że to jest też książka dla mnie, bo opowiada o losach dwóch głównych bohaterek w czasie II wojny światowej w Francji. Ja bardzo lubię tego typu książki, więc kiedy jeszcze zobaczyłam, że to jest bestseller, pomyślałam sobie, dobrze, przeczytam tę książkę. Mimo że tematyka wojenna, to tak się zastanawiałam, czy jest odpowiednia na wakacje. Tak, jak najbardziej, tu nie ma. Są oczywiście sceny drastyczne, tak, ale osoba taka jak ja, która przeczytała sporo książek o wojnie, to te treści nie robiły na mnie jakiegoś dużego znaczenia. Spałam spokojnie w nocy i ten czas wakacji nie został w jakiś sposób zaburzony. Głównie autorce chodziło o to, aby pokazać los kobiet właśnie w czasie okupacji. Zresztą do napisania tej książki przyczynił się fakt, że ona spotkała się z autentyczną postacią, która właśnie brała taki czynny udział w okupacji, w czasie okupacji we Francji, i to spowodowało, że powstała właśnie ta książka. Nie wiem, czy pokazywałam ją już, więc będę sobie ją tak trzymać. Główne bohaterki, jak wspomniałam, to dwie siostry, które bardzo różnią się od siebie, i to nie tylko wiekiem, ale także charakterem, sposobem bycia, temperamentem. Starsza to już mężatka, która ma kilkuletnią córkę i tak jakby ustabilizowane życie. Młodsza jest taka, która cały czas chce coś w życiu robić, a kiedy przychodzi ten czas wojny, to ona postanawia, że będzie brała czynny udział w walce z właśnie z okupantem, z Niemcem, i robi wszystko, aby dostać się i walczyć w konspiracji, co zresztą jej się udaje. I zaczyna od takich może mniej niebezpiecznych, jeśli można nazwać jakiekolwiek działanie w konspiracji mniej niebezpieczne, ale rzeczywiście przydzielają jej rolę może nie aż tak bardzo zagrażające życiu. Jest to młoda, piękna dziewczyna, która może zrobić jeszcze coś więcej, bo okupant może nie zwrócić uwagę na właśnie tak młodą dziewczynę, która rzeczywiście bierze na siebie takie ryzyko, ryzyko śmierci w swoim działaniu, i z czasem ona przeszmugluje lotników, którzy właśnie zostali zestrzeleni nad terytorium Francji, i ona doprowadza ich do takiego miejsca, gdzie oni już bezpiecznie mogą powrócić do swoich rodzinnych krajów i dalej brać udział z okupantem, z Niemcem. I głównie jej o to chodziło, tak, żeby ona tak strasznie nienawidzi tej sytuacji i chce, żeby kraj został wyzwolony, co nie do końca odpowiada to starszej siostrze, bo ona zostaje sama. Jej mąż zostaje oczywiście wcielony do wojska i walczy gdzieś tam na froncie, później znajduje się w obozie jenieckim, i ona chce przetrwać ten czas jak najbardziej bezpieczna, chroniąc siebie i swoją córkę, no a działania siostry mogą przynieść tutaj jakieś niebezpieczeństwo, które będzie skierowane w jej stronę i dziecka.
To, że jest się we własnym domu i stara się myśleć pozytywnie i nie stawać na drodze ludziom, którzy zjeżdżają się, Niemcom, którzy zjeżdżają się do tego miasteczka, nie jest takie proste. Zresztą już po niedługim czasie do jej domu zostaje przydzielony oficer niemiecki, który tam z nią mieszka i to zadanie już nie jest takie łatwe, mimo jej starań, i jednak okazuje się, że no, nie ustrzeże się bardzo nieprzyjemnych sytuacji. Autorka chce pokazać, że kobiety w czasie wojny odniosły także spory udział walcząc, tak, narażając siebie na niebezpieczeństwo i śmierć. I kiedy ta starsza z sióstr widzi to, co robi jej młodsza siostra, ona zaczyna to rozumieć, widzi, co się dookoła dzieje, jakie spustoszenie okupant robi wśród ludności. Ona po jakimś tam czasie rozumie właśnie to, co robi siostra. Zmienia się tutaj jej postrzeganie, a także chęć robienia podobnych rzeczy. Mnóstwo wątków pobocznych. Głównie tutaj myślę, że mogę Wam zwrócić jeszcze uwagę na fakt, że ich dzieciństwo było bardzo trudne, kiedy po śmierci matki ojciec staje się ich opiekunem, a w zasadzie nie staje się ich opiekunem, bo odsuwa się od nich, nie chce mieć z nimi żadnego kontaktu. To wojna też zmienia go. Mimo że jest alkoholikiem, okazuje się, że kocha swoje córki w jakiś tam swój własny sposób. Jest to książka o kobietach, tak jak to, co już powiedziałam, to pewnie zauważyłyście, że no, główne bohaterki to kobiety. Mnóstwo wątków miłosnych. Miłość do starszej sióstr, do męża, która cały czas o nim myśli, która dotykając jego ubrania, zakładając jego swetry, gdzieś tam czuje cały czas jego zapach. Ona początkowo myśli, że wojna będzie trwała bardzo krótko, że to się wszystko skończy i że będzie mogła żyć tak jak przed wojną. I wciąż pokazywana jest tutaj właśnie jej tęsknota do swojego męża. Natomiast młodsza właśnie w czasie tej wojny zakochuje się, rozkwita miłość, bardzo trudna miłość. I też ona chciałaby, aby ta miłość przetrwała i żeby mogli żyć w normalnych warunkach, kochając się i tworząc jakąś tam rodzinę. Więc myślę, że ta książka jest raczej dla kobiet. I mimo że czas, w którym losy tych obu kobiet osadzone są właśnie w czasie trwania wojny, to jednak mogłabym powiedzieć, że to jest romans. Jest sporo rzeczywiście tych wątków. Bardzo dobrze się ją czyta. Ona na pewno nie zostanie na długo w mojej głowie, ale to był przyjemny czas, kiedy ją czytałam. Myślałam o niej, chciałam ją czytać i oczywiście robiłam wszystko, żeby jak najwięcej czasu spędzić z tą lekturą. Nie nazwałabym jej bestsellerem. Ale nie mogę powiedzieć, że ta książka nie jest warta uwagi. Przyjemna lektura, pokazująca właśnie ten czas i tą chęć przetrwania właśnie ze strony kobiet, ale też ich walkę i taką determinację mimo tych przerażających różnych sytuacji, które wokół ich się dzieją. Tutaj jest też pokazane, jak ta starsza z sióstr walczy o to, żeby zdobyć pożywienie, jak trudny jest czas zimy, kiedy na zewnątrz są bardzo niskie temperatury, a w domu przerażający chłód i małe dziecko. No, fajna jest ta książka. Ja lubię tego
rodzaju książki. Jeśli to już ma być romans, to przy okazji chciałabym się jeszcze czegoś dowiedzieć. I to jest taka książka, że pokazuje mi właśnie okupowaną Francję, ale także mówi mi o tym, że autentycznie żyła taka kobieta, która zrobiła wiele dla swojego kraju. Więc pozostaje mi serdecznie Wam ją polecić. Myślę, że teraz możecie ją śmiało czytać, tak jak Wam powiedziałam. Mimo scen, bo wiadomo, czas wojny, no to trudny czas i tutaj jest krew, ból, cierpienie i śmierć, to jednak czyta się ją bardzo dobrze i myślę, że ten czas też może być odpowiedni właśnie na tą lekturę. Także to jedna z książek, tutaj jest przede mną jeszcze cała sterta. Mam nadzieję, że już teraz będę systematyczna z tymi filmikami, więc oczekujcie ich. Ja Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!